Cześć, siemanko, drodzy widzowie, witam was serdecznie, z tej strony Arel. Pierwszy odcinek z Need for Speed Heat, długo wyczekiwany przeze mnie, mam go już od jakiegoś czasu, aczkolwiek nie miałem jeszcze jakoś chwili, żeby go odpalić. Tak więc to, co tutaj zobaczycie, to będzie moje pierwsze odpalenie, prawdopodobnie jakieś tworzenie auta, nie wiem, konta, cokolwiek, zwał jak zwał, zaraz sobie to odpalimy i zobaczymy, co tutaj z tego będzie. Od razu chcę zaznaczyć, że prawdopodobnie nie będę robił z tego takiej normalnej serii na zasadzie przechodzenia fabuły, bo dla mnie te fabuły w tych Need for Speedach są po prostu na tyle miałkie, że nie ma to dla mnie najmniejszego sensu, także ja będę robił prawdopodobnie odcineczki z nowymi samochodami, ewentualnie z nową kustomizacją, zarówno sprzętu, czyli silnik itp. itd., ewentualnie może jakieś winyle i tak dalej, także zobaczymy, jak to jeszcze będzie wyglądało. Ewentualnie możecie tam pisać w komentarzach, co byście chcieli oglądać, może jaki rodzaj wyścigów najbardziej, czy drifty, czy jakieś zwykłe wyścigi, czy może tuningowanie właśnie aut, cokolwiek, możecie pisać w komentarzach. Dobra, a teraz zaczynamy, odpalamy sobie dźwięk, mam nadzieję, że nie będzie za głośno i lecimy z koksem. Tak, mam nadzieję, że tam nie było słychać, bo właśnie zauważyłem, że dźwięk miałem chyba odpalony, tylko miałem wyciszony na Astro tutaj i nie słyszałem gry i myślałem, że mam wyciszony ten dźwięk, a taki był zamiar na początku. Dobra, mniejsza z tym, jak widać tutaj jest umowa użytkownika, sobie dajemy dalej oczywiście, wszystko tam wiemy, o co chodzi i zostawiamy tak, jak to było. Oczywiście tutaj przedstawiony silnik graficzny, jest na silniku Frostbite. Tak, dokładnie. Są rozrywkowe. Poziom trudności. A, myślałem, że tutaj może będzie nam wyskakiwać, co na danym poziomie jest jakby. No to zostawmy sobie może średni ewentualnie. No właśnie, zawsze możesz zmienić poziom trudności przez ustawień gry. Także jakby coś było nie tak i faktycznie bym się miał męczyć, to wtedy po prostu sobie zmienię na łatwy. Na razie damy sobie średni. I zobaczymy, co tutaj będzie. Łączenie z EA. Zobaczymy, czy połączy, bo z tego co wiem, była jakaś aktualizacja 1.5, aczkolwiek ja jej nie widziałem na PC-cie. Znaczy, sorki, na PS4. Chyba na PC-cie była i ludzie mieli problemy. Ale widzę, tutaj na razie się wszystko chyba połączyło. Grupa to odblokować w kampanii. Wspaniałe gry, wersje przedpremierowe. A, to sobie można wykupić. I graj w pojedynkę. Ja sobie jeszcze zobaczę do ustawień, co tutaj jest. Poziom średni, informacje o trybie gry włączone. Minimapa włączona, interfejs w zdjęciach to może nie. Napisy. Zobaczymy, albo na razie sobie włączę, zawsze można to wyłączyć, czy zapisać tak. Jazda, automatyczny wsteczny niech będzie, system miar. Właśnie nigdy nie pamiętam, ale metryczny to jest chyba zwykły, tak? Automatyczna skrzynia, wyświetlę prędkościomierz, ok, dostosuj wysokość kamery, to na razie sobie zostawimy. Wibracje, tak, hamulec, gaz, niższy bieg, ale to nas nie interesuje, telefon, sterowanie, klakson, obrót kamery. Hamulec ręczny na kwadracie, nitro, przedmiot specjalny na kółku, zmień kamerę na trójkącie, czyli taki standardzik, zakres dynamiki dźwięku, zrobimy sobie słuchaweczki, dźwięk binaularny, wzbogacony dla słuchawek 3D, zobaczymy, źródło skanera policyjnego, głośniki główne, może muzyczkę sobie ciut zmniejszymy, głośność mowy resztę zostawimy tak jak jest, zastosować tak, udostępnij dane użytkownika, to niech będzie wszystko autorzy. No niestety nie ma wsparcia dla kierownic i czy będzie, czy nie będzie, nie wiadomo, zobaczymy. Dobra, na razie gramy w pojedynkę. Także to nasze pierwsze odpalenie tej gry.
Zobaczymy, jak to na standardowym playaczku będzie wyglądało. Chociaż nie powiem, że tak po obejrzeniu jakichś tam kilku gameplayów z peceta człowiek aż miałby chęć odpalić właśnie taką gierkę na pececie, bo jednak tamta gra wygląda naprawdę rewelacyjnie. Wiadomo, wyższy framerate, bardziej wygładzone krawędzie, wyższa rozdzielczość, no wygląda to nieźle, ale mam nadzieję, że tutaj się jakoś specjalnie nie zawiodę, że też będzie przynajmniej dobrze. Okej, co my tutaj mamy? Speed Hunter Showdown powraca. Palm City po raz kolejny będzie gościć najważniejszą imprezę wyścigową w stanie. Codziennie tysiące fanów gromadzić się będą w nadziei na ujrzenie najlepszych samochodów sportowych w akcji. Ale po zachodzie słońca można łatwo się znaleźć na znacznie bardziej niebezpiecznym terenie. Witamy w świecie ulicznych wyścigów. Podziemna scena skupia śmiałków i maniaków prędkości, gotowych naginać zasady i łamać prawo. Z tym wyzwaniem chce się zmierzyć porucznik Frank Mercer z Palm City, szef nowo utworzonego oddziału pościgowego. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Zapamiętajcie moje słowa. Jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary, dodając gazu, to czeka was niespodzianka. Będziemy was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi, nie ma żadnej ucieczki. No, jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy. Będziemy uciekać przed tą policją. Jak ci idzie? Trzymam się jakoś. Dobrze, nie zdejmuj nogi z gazu. Dobra, jedziemy. Jak tam, Richie? Niezłe tempo w tym wyścigu, Anna. Mam nadzieję, że mam, kurczę, dobrego pada. Dalej, chłopaki, będzie dobrze. Chociaż ten chyba był jeszcze dobry, ten drugi był lekko uszkodzony, bo tam miałem już nacięte te gumki. No, zobaczymy, bo tutaj coś na razie ich nie potrafię pogonić. Dobra, uwaga, jedziemy do centrum. Spodziewajcie się kłopotów. Hej, mamy towarzystwo po prawej. Zbliżam się do nich. Zobaczymy, co potrafią. Szlak, chyba znam tego glinę. O, słodko. Serio mówię, to wredny typ. Ale nam się trafiło. Jest na co zapolować. O kurczę. On nie odpuści, Jana. My też nie. Ta, mów za siebie, ja odpadam. Co jest? Richie! Richie! On serio zmiał? Słysz, ona się tak drze. Spadaj. Zatrzymaj auto! Już! Sam se zatrzymaj auto. Uwaga! Odcięliśmy północny wyjazd. Blokada przed tobą! Skręcaj w prawo! Wow. Spadaj! Odpantalentaj się ode mnie, człowieku! Wow! Co tu się stanęło? Tak ci się wydaje. Nie urwiemy się temu helikopterowi! Zostaw to mnie! Dobra. Wyprzedziliśmy ich, okej. Okay. Jeszcze jeden został z przodu. Ja sobie może szybciutko przełączę padzika. Okej, bo chcę sprawdzić, czy tamten padzik dawał radę, bo tutaj mam w tym padzie wszystko wymienione. Need for Speed Heat, tak, mamy napisy początkowe.
Pięknie, mamy jakieś początkowe furki. Sprawdzę to. Pewnie trzeba będzie sobie coś wybrać. No dobrze. Przepraszam. Tak, musisz wymienić świecę. No, wszystko stery. Jak to było? Złoty tłok. Prawie jak w bajce auta. A. Dominik Toretto. Walka z przestępczością jest niezwykle ważna i jesteśmy w nią zaangażowani. Nasza praca to coś więcej. Polega ona bowiem na komunikacji z wami, słuchaniu waszych trosk, a także waszych historii. Bo tak się buduje lepsze społeczeństwo. Tak się buduje bezpieczniejszą przyszłość dla... Wybacz. Bla, bla, bla. Tak, musiał sobie pogadać. Słuchaj, nie lubię tego, ale jak szukasz fury, pokaż mi dowód. Wymóg gliniarzy. Bite papieren? Dobra, wybierz postać. Kogo sobie tutaj wybrać? No na pewno nie kobiety. To jest Azjata jakiś. Tu jest jakiś taki biały gościu. Szczerze, przydałoby się bardziej coś skustomizować, ale to chyba się nie da. Wybierzemy sobie tego gostka. Ja nie, czemu nie? Wygląda na cwaniaczka to. Może być. Nie jesteś stąd, co? Jestem Lukas. Czym mogę pomóc? Słyszałem, że masz tu niezłe bryki. No, niezłe. Na showdown? Na showdown? No. No, chciałbym się pościgać. Już nie jesteśmy bezosobowi. Nie ukrywam, jest ostatnio naprawdę niesamowity popyt. Więc wybór jest mały, te są do wzięcia. To nie jest top, ale są dobre. Obejrzyj je. Może któryś? Okej. Okay. Ford Mustang 65. Jest bardziej pod asfalt i pod wyścig typowy. Moc 2.0, prędkość 1.6. Ta BMW jest słabsza. Prędkość 1.7, minimalnie szybsza. Przyspieszenie słabsze, także szczerze z tych dwóch to bym wolał tego, bo mniej więcej ma te same te. Tylko jest pod wyścig asfalt, ten jest bardziej jak asfalt wycentrowany i wyścig z driftem. No ten to wiadomo, już można było się domyślić, że jest bardziej pod drift. Prędkość 1.6, przyspieszenie 1.8, ma lepsze przyspieszenie, tak jak tamten Ford. Wow! To już jest jakiś kurczę furowóz taki. Nie wiem czy chcę od razu taki mocny samochód. Kusi, ale wydaje mi się, że jednak no mimo wszystko zaczniemy od czegoś łagodniejszego. Tylko chyba jednak pójdę w Nissana, kurczę. Jakoś mnie to tak w każdej części te Japończyki mnie ciągną do siebie. Chętnie go wypróbuję. Znam parę osób z Showdown. Spróbuję załatwić ci start. Da mi to też szansę sprawdzić, czy samochód działa jak należy. Co ty na to? Jestem na tak. Zobaczymy, co ta furka sobą reprezentuje. Dokąd teraz? Masz parę wyścigów do wyboru. Ten w centrum to długie, łagodne wiraże. A ten w Eden Shores to same ostre zakręty. Wybierz jeden i wyznacz na mapie trasy do niego. Czy to jest więcej niż te dwa, czy... O, pierwszy trofik wpadł, dobra, za odblokowanie. Nie, chyba są te dwa tylko. Dobra, to weźmiemy sobie ten. Ten jest prościutki taki. No, ten też nie jest za trudny, ale dobra. Po prostu pierwszy z brzegu sobie bierzemy. Okej. Okay. Wychodzimy, zaktualizowano kodeks. Twój kodeks został zaktualizowany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do zakładki postępy w menu głównym.
Spokojnie, doprowadźmy ten wóz na linię startu w jednym kawałku. Ładnie wygląda. Jak na samochodzik, chyba fabryczny, mam wrażenie. Fajnie mruczy nawet. Nie, mojego staruszka. Jest kamera oddalona. Niższa. Własnoręcznie odbudował tego żółtego kamera. Ze zderzaka, z maski. Nie ma, kurczę, wewnątrz. Zostawił jednak. No trudno. Chyba był dobry. Wszyscy tak mówią. Showdown, szybka nawigacja. Cele kampanii. Dla dobra. Interesów to świetna sprawa. A dla startujących szansa na zgarnięcie grubej kasy. Przydałaby mi się teraz. Tak jak każdemu w tym mieście. Ręczny jest. Na kwadracie, tak? Ta się wyrywa. Nieźle drze. Gdzie tu miałem jechać? Tu, na dół. Co ty gadasz? A, faktycznie jest tu jakaś droga. Ja tak nisko, że jej nie zauważyłem. O kurde, faktycznie do driftu to będzie auto. Kopię niesamowicie. Jeszcze mogę pożałować tego. Może być ciężko. Co to jest? No to nie wiem, czy tu teraz chyba tu nie wyskoczy. To trzeba wyskoczyć tak porządnie. Chociaż czekaj, spróbujemy, co? Spróbujemy. Przejedziemy sobie dłuższą trasę tutaj. Może da radę, skoro już tutaj mamy jeden billboard, to już go po prostu sobie ogarniemy. Ciężko to widzę, no ale może, no zobaczymy, spróbujmy. No nie, niestety. Auto chyba jest za słabe. Dobra, to sobie ogarnę później. Jedziemy na nasz wyścig. No jest troszkę takie toporne to auto, ale spoko, spoko, ogarniemy to przy okazji. Tuning się zrobi i będzie jak ta lala. Jakiś fordziak mi tu wyskoczył przed maskę. Bum, po palmie, okej. I już się zbliżamy do naszego wyścigu. Dobra, mamy to. Jeden start, dobra, zacznijmy nasz wyścig. Ładna tutaj prezentacja samochodziku, kurczę, ale no nawet na tej plejce wygląda to ładnie, kurczę, teksturki są fajne, wszystko ładnie się błyszczy, elegancko. No, tu już widzę jakaś Honda. Honda Civica, już widać. Pod driftik, opony pochylone. Tak, tak, śmieszne, bardzo śmieszne. Widać to już jest coś. Przydałaby się taka Honda, tam widzę jakiś Golfik, ale też oponki ma pochylone. Dobra, startujemy. A oni mają nitro chyba, co, czy nie? Łocie, panie. To ciężko, ciężko tym autkiem. Wow. Trzeba się przyzwyczaić do sterowania, bo nie jest ono takie łatwe, jakby się mogło wydawać tutaj. A co ty mi gadasz, że nieźle, jak ja, kurczę, nie umiem ich przegonić. Chłopie. Thank you.
On od razu wpada, kurczę, w poślizg. No, dobry start, biorąc pod uwagę fakt, że jest połowa wyścigu, a ja jestem obecnie trzeci i kurczę, na każdym zakręcie wypadam. A ty mi coś o dobrym starcie gadasz, chłopie. Jesteś tam jeszcze? I raczej ich nie dogonię, jednak ten poziom trudności średni to na razie chyba jest nie dla mnie. No ale nic, no zobaczymy. Aha, dobra, R2. Trzeba tapnąć ją w taki... Ślizg wchodzi kontrolowany dosyć. Dobra, tego wyprzedziliśmy, ale nie daliśmy rady ogarnąć nic więcej, tylko trzecie miejsce. Za duże straty z początku były. Ciekawe, czy da się powtórzyć, bo z chęcią bym powtórzył to. No tutaj zamiast kwadratu, który wciskałem, to lepiej było właśnie wciskać. Wygląda na to, że wóz dobrze się prowadzi. Udaj się do... Dobra. Słuchaj, mam parę spraw do załatwienia na mieście. Najlepiej wydaj teraz tę całą kasę na zestaw Nitro. Mnie się skończyło, ale możesz taki kupić w sklepie z częściami. Dobra. A ja ci go zamontuję. Mała porada. Jeśli chcesz liczyć w showdown, musisz ciągle inwestować w furę. A to kosztuje. No, taki mam zamiar. Ścigasz się, wygrywasz kasę, udoskonalasz wóz. To pozwala ci wygrywać coraz ważniejsze wyścigi z coraz większymi nagrodami. Tak to w skrócie wygląda. A pierwszy krok to zakup tego zestawu. O, taki elegancki drifcik, chociaż mam wrażenie, że w czasie tego wyścigu bardziej wpadał w poślizg. Świetnym jesteś kierowcą. Każdy potrzebuje dobrego mechanika. Czyli ciebie, tak? Chcesz podbijać Palm City na własną rękę? Proszę bardzo. Mówię tylko, że byłoby ci łatwiej z kimś do pomocy. Jeśli wybierasz się, może taka kamerka możesz zajrzeć na wyżej. Stary tor wyścigowy. Teraz jest opuszczony, ale swego czasu wiele się tam działo. I czasem poszedł bokiem. Jak nikt nie patrzy. Okej, okay, sklep z częściami mamy. To już to miasto żyje wyścigami. Wszystko przeniosło się na ulicę. Na co komu tor, skoro każda droga jest torem? Dobra, dojechaliśmy. Kupimy sobie Nitro, tak jak tutaj nam kolega polecał. Zobaczymy, czy nam to właściwie w czymś pomoże. No może na starcie bardzo też. Furka podjechała, za jakiś Nissanik. Tak, spodnie kappa. Bluza z Adasia. Słyszę, że ktoś tam jest. Mają to gdzieś. Lukas ci sprzedał? Tak. Znasz go? W sumie tak. To mój brat. Auto było moje. Wygrałam nim pierwszy wyścig. W sam raz dla kogoś, kto zaczyna. Dobrze wiedzieć. Możesz mi wyjaśnić, o co im chodzi? W mieście brakuje części przez showdown. Sprzedadzą, wiedząc, że zrobisz z nich dobry użytek. Może zrobię. Okej. Okay. Świeżak w siebie wierzy. Udowodnisz, że coś potrafisz? No pewnie. Daj telefon. Jestem Anna. Nazwisko wyrobisz tylko w jeden sposób. Co, to tyle? Muszę podzwonić. Tylko go lepiej nie zgub. Odezwę się. Jazda próbna ukończona, dobra. Zdobyliśmy jakieś pieniążki. Pogadam ze swoimi pośrednikami. Zdobądź rozgłos. Jest tam stacja benzynowa, tam się spotkamy. A, i ściągnęłam ci apkę na komórkę. Dzięki. Działa jak skaner policyjny. Wszyscy... ale czyli... Co, mam do niej jechać, tak? Dobra. Używamy. Przyda się, uwierz mi. Hej, tu Dex.
Lukas dał mi twój numer. O, cześć. Między kolejnymi wyścigami Showdown organizuje trasy treningowe. Możesz doszlifować umiejętności. Bez zobowiązań, za to sporo zabawy i drobne nagrody. No i mam mnóstwo ciekawych historii o Lukasie. Brzmi nieźle. Świetnie. Zadzwonię przed kolejnym spotkaniem. Cześć. Otwórz mapę, no i co? Otwarłem mapę i co dalej? Czy tu nie ma nic oprócz niej właściwie i tam wyścigu jakiegoś? Nie no, na razie jedziemy do niej, no nie ma co tutaj dużo gadać. Wow, a za wcześnie. Strzela z wydechu. Poszedł bokiem ładnie. Wow! Ledwo go minąłem, ale dobra, udało się. Wow, szty! Tak nie miało być, ale dobra, mniejsza. Troszkę go czasnęliśmy. A, lekko obity tam. Czekaj, bo tu jest jakaś stacja, tak? Naprawi mnie też? Przez tą stację jak przyjadę? Nie, jednak nie. To nie tak jak w tych starych częściach. Dobra, start, zobaczymy co to jest. Co tutaj jest? Mam rozgłos zdobyć, tak? Fajnie te neonowe kolorki tutaj. Dobra, przyjechała Anna. Spoko, jedźmy. Dokąd jedziemy? Przy plaży odbędzie się wyścig. Nie jesteś jedyną nową twarzą w mieście. Pewnie chcesz zobaczyć, jak wypadasz na tle innych. Dobra, no to jedźmy. Szkoda, że nie mam tego dopalacza, cholera. No ale... Nazwisko sobie wyrobię. W lewo, tak powiadasz? Wow! Dobra. Rozumiem, że ten wyścig to szansa, żeby wyrobić sobie nazwisko. Bez tego ani rusz. Chcesz wydać te fundusze z Showdown na lepsze części lub zdobyć więcej zaproszeń na wyścig? No, to niestety... To niestety musimy sobie... na dokonanie tego. Zarobić! Lukas tam będzie? Pewnie będzie sterczał gdzieś z głową pod maską. Ten koleś już dawno spękał. Daleko jeszcze? Co jest, Rivera? Myślisz, że możesz zorganizować wyścig, a ja się nie dowiem? Taki był plan, Ken. Ale tu jestem. I zaraz pokażę tym nubom, co potrafią Speed Boys. Pomyślałeś, że to słabe zwijać się na wyścigi, na które nikt cię nie zaprosił? Kiedy wyjeżdżasz na drogę, wystawiasz się na ostrzał. Słyszysz dzbanie? On mówi do mnie? Pewnie, że do ciebie. Ja tu jestem numero uno. Uuu, jaki groźny. Groźny Kenny. Czy on powiedział numero uno? I to się Kenny kojarzy co najwyżej z miasteczkiem South Park. A tamten Kenny nie był straszny. Także tego też się za bardzo nie boję. Brawo, już prawie jesteśmy. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Dokończ wyścig, to pogadamy. No, dokończę. O, to się rozwala trochę jak w Forzie. To tu, zobaczmy co potrafisz. Wow. I teraz zobaczymy co tam się wydarzy. Spróbuję cię sfilmować podczas jazdy. Tylko złap dobre ujęcie mojej dupy! Spadaj, Kenny! Three, two, one, go! Dobra, jedziemy. Dalej, dowalmy mu w tę śmierdzącą rurę wydechową. Gdzie jest ten Ken? Jest szósty, tak? Król, to byłeś ty król. Dobra, tu mam jakieś neonki, jak coś to ja sobie potem też jakieś załatwię, ale na razie skupmy się na wyścigu. Bo tutaj trzeba pokazać coś, zareprezentować coś sobą. Na razie nie było tak źle, to jest procentowy wyścig, dobra. Co ty nie powiesz?
się, no właśnie to jest to, że ja tutaj tracę na tych zakrętach dużo. Ale miejmy nadzieję, że to jeszcze podgonimy. Hej, może zgarniemy pierwsze dwa miejsca! No fajnie by było i nawet nie muszę być pierwszy, wystarczy mi, że będę drugi, ale... Ale trzeba to utrzymać, no mamy 63%, no teraz bo już będzie dosyć prosta ta trasa do końca, co mam nadzieję. Teraz takie dosyć lightowe te zakręty. Shit, ale go minąłem o włos. Ja cię kręcę. Za nami nikogo nie ma chwilowo, ale pozostało 500 metrów, kurczę, jakby ją wyprzedzić. Byłoby, kurde, fajnie. Dobra, wyprzedziliśmy ją, czy nie? Czy nie? Kurde, prawie. Drugi, no o ułamek sekundy. Już myślałem, że skrypt tutaj w grze pozwoli mi to wygrać. Niestety nie udało się, ale zebraliśmy obydwa miejsca, także spoko. Umówmy się, że ona ma lepsze auto, dobra? A to mój pierwszy wyścig, także drugie miejsce w tym wyścigu pokonaliśmy wielkiego Keniego, także spoko. To przyjął ten Kenny, tak? W tym zielonym autku. No też ma starsze autko w sumie. Chcesz wiedzieć, dlaczego co noc tu jesteśmy? Masz odpowiedź. Pagani. Elegantisze, dobra, teraz będziemy mogli chyba jechać kupić, co? Prawie się dostał, ale zrezygnował. To do niego podobne. Impreza na plaży, bezpieczny powrót. Dobra, otwórz mapę, czekaj. Kryjówka, mamy do kryjówki jechać podobno, tak? A czekaj, tu jest kryjówka bliżej. No chyba... Aha, dobra. Sytuacja się nie uspokoi. Ja pojadę do Eden Shores i zmontuję ci kompilację. Szkoda. Dobrze się bawiłem. Możesz ścigać się dalej jak chcesz. Twój wybór. Tylko pamiętaj, jeśli wpakujesz się w kłopoty, nie daj się złapać. To nie pomaga. Dobra, jedziemy. Jedziemy do tej kryjówki. Jedź do kryjówki, nie da się złapać. Tam już jest jakaś policja jedzie, ale my jedziemy w przeciwną stronę. Także mam nadzieję, że nikt nas nie złapie. Tylko pytanie, czy w tej kryjówce chyba nie kupimy części, co? A zależy nam na tym, żeby kupić te nitro i nie tylko. O, czekaj, może pojedziemy pomału, co? A, pomału, no akurat. Tutaj nie ma czegoś takiego jak pomału, jak cię gliniarze łapią, to cię łapią i koniec. Oż ty skubany! Tak gdzieś jakoś zygzakiem, kurde, może im jakoś zniknę. Dobra, ucieczka udana. Dobra, spoko, niech oni sobie tam odjadą. Ja sobie wrócę do kryjóweczki, pomalutku. Dobra, chyba odjechali już kawałek. Podjedziemy bliżej, zobaczymy, czy tam na mapie ich widać. Dobra, chyba ich nie ma. A, pojechali dalej. Dobra, jestem bezpieczny. Wstrzymujemy pościg. No i elegancko. A z której strony jest wjazd? Chyba z tamtej, co? A, tu po prostu jest przy tym. Dobra, wejdź do garażu, okej. Okay. Koniec nocy! Masz przed sobą długą drogę. 6600, nagroda. 855, respekt. A jeszcze za obławę, dobra.
I mamy drugi levelek. No już prawie pół drugiego levelka wbiliśmy. Obława reputacja. Zdobywaj reputację szybciej, podnosząc poziom obławy. Ścigaj się w nocy, bierz udział w widowiskowych pościgach z policją i rozbijaj radiowozy, by podnieść poziom obławy. Reputacja odblokowuje części poprawiające wydajność i nowe załogi. Okej. Okay. No to trzeba będzie ich, kurczę, denerwować, tych gliniarzy, a potem uciekać. Dobra, następnego ranka. Cóż my tutaj mamy? Rzuciłam to przed chwilą, a mamy setki wyświetleń. Kto, my? Patrz, kto wpadł. O, hej, widzę, że moja siostra cię oprowadza, tak? Tak jakby. No wiesz, jeżeli ściganie ma mieć finisz na komisariacie, to idealny z niej przewodnik. Tylko kto z naszej dwójki był przymknięty? Ej, dostałem nauczkę. Nauczyłeś się tylko, jak być nudziarzem. Jeśli ktoś traci ekipę, to pora odpuścić lub wrócić na studia. To nie dla mnie. A co do ekipy, nie byli gotowi. Ale może mam kogoś, kto jest. A, tak ci się tylko wydaje. Ale z tego, co ostatnio słyszałem, gliny nie żartują. Mira la calle está caliente. O gliniarzach wiem wszystko. Tatko mówił mi to samo. To go posłuchaj, Micha. No, tak jak ty? Kalmate, kalmate. Gdzie będziesz? Dobre pytanie. W warsztacie? No. Ciągle ktoś tu śpi. Serio? Znajdź wolną sofę, jest twoja. No chyba nie będziemy musieli wybierać sobie sofy, na której mamy spać, no. To już było chyba za dużo. Dobra, ukończono rozgłos. Zdobądź rozgłos. Mamy 5000 dolców, czyli mamy już... No, 11,5 koła? No, dokładnie. Dodano cię do ekipy startowej. Elegancko. Dobra, jesteśmy w jakiejś tam ekipie. Co tu jest? To jest niedostępne. Zmieniało to studio. To jest wszystko niedostępne, ale nam chodzi przede wszystkim na osiągi. Żeby zobaczyć silnik wał korbowy. Ale co tutaj było? A, tego się nie da zmienić na wyzwania wyścigowe. Dobra, osiągi na razie. Tu chyba musimy standardowo. A, silnik, system nitro, okej. Okay. No i to te pierwsze, bo to pozostałe są zablokowane na razie, sportowy. Okej, okay, bierzemy. Bo i czemu by nie? W pogoni za sławą. Ścigaj się w nocy, by zyskiwać reputację. Osiągaj kolejne poziomy reputacji, by odblokować nowe samochody i części poprawiające osiągi. Jednak nie kupisz niczego bez gotówki. By ją zdobywać, ścigaj się w dzień w Speed Hunters Showdown. Okej. Okay. Gotowe. Czekajcie. Tutaj coś... Profil sterowności. A tu jest na razie wszystko zablokowane, tak? Chociaż nie, te opony są odblokowane, a mamy jakie? Standard. Te są bardziej pod drift. To takie zrównoważone. Te są już też troszkę pod teren. Będziemy na razie zmieniać część układu napędowego, ale tutaj chyba na razie nie ma nic. A dodatki? Zakłócacz, odnowienie, nitro. Dosyć fajnie to tutaj jest. Dosyć dużo tego tu jest. Wymień silnik? Serio? Zamontowany? Aha, ale to jest wszystko zablokowane na razie. Dobra, to nic tutaj więcej nie zrobimy. Na twoim miejscu wyjechałabym na miasto nocą. Wybrane wyzwania w siłowy brak. Dostaniesz, budując swoją reputację. A, czyli tutaj reputacja, tutaj gotówka. To weźmiemy sobie tutaj jeszcze jakiś jeden wyścig, no bo reputację zdobywamy tylko tutaj, a przede wszystkim, żeby odblokowywać te wszystkie rzeczy, to musimy zdobywać reputację. A wyścigi dzienne to wiadomo tylko kasiura po to, żeby kupować ulepszenia i fury nowe. No, a całą resztę odblokujemy w nocy. Szybka podróż. O, fajnie. Szybka podróż jest. To mi się podoba. Tutaj jest jakiś sprincik elegancki. Ty 129, zalecony 120. Czyli da radę. Okej. Okay. No ale co z tą szybką podróżą? Nie wiem. Aha, szybka...
No ale nie, no jest szybka podróż i o co chodzi? Słyszałam, że przerabiasz swoją drogę. Może jest za blisko? Widzę, że poważnie do tego podchodzisz. Inaczej by mnie tu nie było. Wiesz, jak chcesz się dostać do Ligi, to nie zrobisz tego w pojedynkę. Z tego co słyszałem, ty też nie. O tym dobra. Właśnie chciałam pogadać. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Założyć ekipę, chyba że masz lepsze oferty na stole. Spoko. Teraz mam taki pomysł, żeby po prostu sobie wyścig zrobić. Także proszę mi tutaj nie przeszkadzać, bo ja muszę się skupić na tym. Dobra, sobie pomijamy te rozpoczęcie. Dobra, jedziemy. I teraz start z dopalaczem. W sumie no coś tam dał, bo przynajmniej nie jestem stratny. Potem sobie też oponki zmienimy, sobie zrobimy driftowóz lepszy. Oż ty! No nie, no to nie miało mieć miejsca. To nie miało mieć miejsca. Dobrze, że jest dopiero 11%. Teraz będziemy mieli nitro, to sobie gdzieś... Aha, tu po wciśnięciu on automatycznie całe nitro zużywa, nie czasowo tylko. Kurczę, ale się wszystko tak odbija w tym, że nie idzie się za bardzo skupić na trasie. Wow! Dobra, mamy tego. Jest prosta, dawaj dopalacz, podgonimy ich trochę tutaj. O cie panie! Ciężko strasznie. Trzeba by się skupić na jakichś oponach. Niestety ten normalny poziom, jeszcze dodatkowo przy tym aucie, przy tej sterowności, na razie ciężko mi się gra. 60%, czy jeszcze mi się uda wywalczyć jakieś wyższe miejsce? Zobaczymy, no gonię tego gostka tutaj. Jak mi się nitro kurczę. Ale dobra, tego mam już chyba, co? Tego już chyba mam, to no jeszcze nitra nie będę używał, chociaż 80% już jest. Dobra, na prostej. No raczej ich już nie dogonię chyba. Coś mi się wydaje, 500 metrów jest pozostałe, ja nie mam nitra w ogóle. No braknie mi troszkę, no niestety trzecie miejsce, no ale trzecie lepsze niż czwarte. Zawsze to podjąłem, ale jest, spróbuj ponownie, dobra. To ja sobie spróbuję ponownie, to będę mniej więcej widział. Tutaj ja tą trasę już przejechałem, także powinno być lepiej. I troszkę zaczynam chyba lepiej wyczuwać samochód. Także sobie spróbuję ogarnąć i teraz nie będę brał nitro na początku, bo start i tak powinien być w miarę równy. Rozpędzę go troszkę. Tutaj... W sumie byłbym pierwszy, kurczę, tylko tutaj niestety w te auto walnąłem. Tak trochę nieszczęśliwie. Nitro sobie zostawił na później, kurczę, tam widzę policja, cholera. Dobra, tutaj taki fajny, delikatny driftik zwolnimy, dodamy sobie, o, powerka, teraz poszliśmy fajnie też. Drifcikiem, wow, dobra, mało, kurczę, brakowało, byśmy dowalili tutaj. Oż ty! Dobra, tu trzeba teraz przyspieszyć troszkę, bo... Ajajaj, policyjka nas kurczę goni. Co ty mnie załatwić? Co ty sobie tutaj wyobrażasz? Co to, tylko jeden Nissan tu jest kurde w tym mieście? No i ja wiesz, jak przejechałeś kurczę za mną, nie trafiłeś nawet we mnie, gościu. O nie! Centralnie w niego wbiłem. Dobra, ale przyblokowaliśmy go, okej. Okay. Także troszkę szczęścia tutaj miałem.
Okej, większy łuk sobie weźmiemy, co by kurczę nie wylecieć. Oj, pięknie driftikiem wziąłem ten zakręt, także to było to. To było to, dobra. Kolejny zakręt. Czy tam gdzieś gliniarz widzę, ale oni chyba są na autostradzie, co? Tak, chyba są tam na autostradzie u góry. Ale jednak, kurczę, jednak mnie tam złapali. Dobra, dopalacz. I mamy pierwszy plac, okej. Tylko czy ci gliniarze nas będą gonić dalej? Chyba tak. Wow, 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 wow. Kurde, cwaniaczki jedne. Posz ty, gościu. Czekaj, 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 dobra. Udało się. Zwiewaj. Kurde, skuban. Wow. Dobra, udało się go wymanewrować trochę. No, już jest za mną znowu. Trzeba wyjechać stąd. Na jakąś prostą. Śmigamy stąd. Dobra, zmykam. Kurczę, upierdliwcy. Kurde, wrósł poziom obławy. Uważaj na siebie, podobno gliniarze zwiększyli obroty. Skubany! Sam się zatrzymał, spadaj ode mnie. Kurde, ile ich jest? Już mnie trzech goni. A ja nie mam za bardzo pomysłu, jak ich zgubić. To jest najlepsze. Da się ich jakoś rozwalić właściwie? Oż ty! Kurde, drzewo skosiłem, dobiłem do ściany. Matko bosko, co to się stanęło? Im uciec. Nie widzę celu, nie wiem, w którą stronę pojechał. O, czyżbym jest. Tak jest. Kurczę, ale czuję, że będą upierdliwe te policyjne pościgi. Czekaj, dobra, sobie zrobimy tak. Mamy do niej jechać, tak, ale wymagany poziom reputacji 7 i poziom osiągów 140. Ja mam 120, czyli po prostu muszę chyba dalej nabijać po prostu levele nabijać. A czy da się zrobić? Jest tutaj nie ma, tak? Wszystko. Trasa, czy jest jakaś bardziej bezpieczna? Kryjówka nie, to jest garaż. To jest kryjówka. Chociaż też jest kryjówka właściwie. Nie, tylko nie oni. Czy nie ma jakichś wyścigów, na które mogę was posłać? No cóż, następnym razem będzie dużo łatwiej.
No. Dobra, koniec tego gadania. I co, w tym momencie sobie zakończymy naszą pierwszą przeprawę z Need for Speedem. Ja sobie pewnie pogram troszkę po live'ie, spróbuję nabić reputacji i odblokować jakieś części, także ja wam to wszystko pokażę w kolejnym odcinku, co mam. No i co, widzimy się następnym razem, mam nadzieję, że bawiliście się w miarę dobrze na tym odcineczku i macie jakieś pojęcie o Need for Speedzie obecnie. Tak więc, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Oczywiście przypominam o social mediach, o Facebooku, o grupie. Możecie polubić moją stronę również, albo wejść na Instagrama i zostawić followa. Na wszystkich tych social mediach macie zawsze jakieś informacje na temat kanału, co się dzieje, o jakichś nowościach itp. itd. Dobra, ja się żegnam z wami. Do zobaczyska w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.